Witam w Tarnowie Podgórnym. Przed Państwem ładowarka MultiOne 11.6K, a ja postaram się Państwu przedstawić krótki instruktaż jej eksploatacji i instrukcji użytkowania. Operator przed rozpoczęciem prac na ładowarce powinien zawsze sprawdzić jej stan techniczny bardzo dokładnie. Można rozpocząć od sprawdzenia stanu ogumienia, czy nie ma jakichś uszczerbków, uszkodzeń mechanicznych oraz czy są odpowiednio koła napompowane. Do tego oczywiście używamy manometru i sprawdzamy, czy ciśnienie w oponach jest zgodne ze specyfikacją. Również istotne jest sprawdzenie przed pracą, czy wszystkie nakrętki kół są odpowiednio dokręcone zgodnie z instrukcją użytkownika. W kolejnym kroku sprawdzamy ładowarkę pod kątem ewentualnych wycieków. Wycieków to zarówno z układu hydraulicznego, jak i układu silnikowego. Czyli czy nie występują wycieki z hydromotorów kół lub siłowników, siłownik skrętu, podnoszenia wysuwu masztu i obrotu ramki oraz w komorze silnika, czy nie ma wycieków oleju czy płynu chłodniczego. Następnie sprawdzamy płyny eksploatacyjne. Olej hydrauliczny sprawdzamy mając podniesiony do samej góry maszt oraz ramkę narzędziową obróconą na siebie. Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się w przedniej części ładowarki i pod pokrywą jest nasz wskaźnik, który jednocześnie jest korkiem wlewu oleju. Poziom oleju hydraulicznego powinien się znajdować w połowie wysokości między dolnym a górnym zaznaczeniem na wskaźniku. Poziom oleju silnikowego sprawdzamy z tyłu. Po lewej stronie ładowarki znajduje się wskaźnik poziomu oleju. Na zimnym silniku po wytarciu szmatką sprawdzamy i stan oleju powinien się znajdować w połowie wysokości między dolną a górną kreską. Również w wygodny sposób możemy sprawdzić wizualnie poziom płynu chłodniczego. Powinien się znajdować między dolną kreską, która nie wiem czy dobrze widoczna w tym miejscu, a zgrzewem na zbiorniku. Poziom płynu chłodniczego, jak i olej silnikowy sprawdzamy na zimnym silniku przed rozpoczęciem prac. Każda ładowarka, żeby dobrze służyła, musi być odpowiednio smarowana. Dlatego okresowo, według instrukcji, co około 10 godzin pracy, czyli tak naprawdę raz dziennie przed pracą, należy ładowarkę przesmarować w punktach, które tego wymagają. A jakie to punkty? To wszystkie miejsca obrotowe, czyli wszystkie stworznie, które wykonują ruch obrotowy. Są to mocowania siłowników, punkty obrotu ramki, na maszcie, u dołu wysięgnika siłowniki oraz siłownik skrętu. W przypadku prac w szczególnie trudnych warunkach pylastych regularnie należy też sprawdzać i czyścić filtr powietrza, który znajduje się tu w tej obudowie. Przejdziemy teraz do kabiny ładowarki. Na dachu znajduje się tabliczka z numerem znamionowym ładowarki oraz tabliczka z nośnościami, czyli udźwigiem ładowarki. Są to uwzględnione istotne parametry, jak to, czy ładowarka jest prosta, czy skręcona, co ma istotny wpływ na udźwig, czy ładowarka ma wysunięty maszt lub schowany, oraz czy są zamontowane obciążniki i jakie obciążniki. Multifunkcyjny joystick, który pozwala obsługiwać funkcje hydrauliki. Multizłącze znajdujące się w przedniej części ładowarki możemy zasilać, sterować nim tym przełącznikiem w sposób stały, czyli przełączamy i hydraulika jest otwarta. Lub w sposób krótkotrwały, czyli hydraulika jest tak długo zasilana do momentu tylko aż przyciskamy przełącznik. Jest to przydatne na przykład przy używaniu łyżko krokodyla czy łyżki zamykanej, kiedy chcemy po prostu otworzyć i zamknąć, a nie chcemy mieć na stałe zasilanie hydrauliki. Wysuw i schowanie masztu oraz sterowanie całym wysiennikiem do siebie. Podnosimy maszt, do przodu opuszczamy maszt, w lewo obracamy ramkę na siebie, w prawo opuszczamy ramkę w dół od siebie. Następnie na joysticku mamy sterowanie funkcją DBS, czyli rozdzielenie układu hydraulicznego kół na lewą i prawą stronę, tak by zwiększyć przyczepność, oraz high flow, czyli zwiększenie wydatku hydrauliki. Na joysticku znajduje się jeszcze 6 przycisków po prawej jego stronie i przedniej stronie.
Służą one do obsługiwania wyjścia elektrycznego w przedniej części ładowarki, do zaawansowanych narzędzi takich jak nożyce do żywopłotów czy inne narzędzia, które posiadają kilka siłowników hydraulicznych, które są sterowane w kierunki w sposób elektryczny. Pod palcami znajduje się jeszcze jeden przełącznik, który służy do aktywowania funkcji torque divider, czyli tak naprawdę uproszczeniu funkcji blokady mostu i zapewnienia pełnego układu 4x4 oraz do użytkowania tempomatu, w który ta ładowarka jest już wyposażona. Z przodu znajdują się przełączniki od funkcji torque divider. Kiedy mamy włączoną tą funkcję, po wyzwoleniu przyciskiem pod joystickiem jest blokowany, że tak powiem, most i zapewniony przepływ hydrauliki w taki sposób, że napęd na wszystkie cztery koła jest równy. Tempomat, w który jest wyposażona ta ładowarka, umożliwia pracę na ładowarce bez obsługi hydrauliki przy pomocy nóg. Kiedy ustalimy odpowiednią prędkość, którą chcemy mieć i ładowarka już jedzie, po włączeniu funkcji, gdy przytrzymamy przełącznik pod joystickiem, możemy puścić nogami pedał, a ładowarka będzie jechała zadaną przez nas prędkością do momentu, aż nie puścimy przełącznika. Kolejne funkcje to ogrzewanie fotela, włącznik świateł i następnie zasilanie przedniego gniazda elektrycznego w jedną lub drugą stronę, przepływ prądu, w zależności od tego, co potrzebujemy. Dalej znajduje się sygnał dźwiękowy, włącznik hamulca parkingowego, zmiana zakresów prędkości żółw i zając oraz zmiana trybów pracy. W dolnej pozycji jest to tryb pracy praca, a w górnej pozycji jest to tryb pracy transport. Ten przełącznik ogranicza maksymalne obroty silnika, co wpływa na oszczędność. Kolejny przełącznik to wyzwolenie lub blokada oczyszczania układu spalin. To znaczy w przypadku, gdy wyświetla się komunikat o tym, że filtr DPF wymaga wypalenia, możemy w sposób ręczny, w bezpiecznym miejscu uruchomić funkcję wypalania lub gdy wiemy, że będziemy przez dłuższy czas pracować w miejscu, w którym wypalanie byłoby niebezpieczne, w jakiejś stodole czy przy pracach przy suchych produktach, możemy czasowo wyłączyć możliwość wypalania i wtedy automatycznie to się nie może zadziać. Dopiero gdy będziemy w bezpiecznym miejscu, możemy ręcznie wywołać wypalenie, kiedy komputer nam wskaże taką informację, że jest już to konieczne, ponieważ filtr jest zapchany. Następnie złączenie funkcji pływającej lub jej wyłączenie. Obrotami silnika sterujemy przy pomocy potencjometru, którego zakres jest zmienny w zależności od tego, czy jesteśmy w trybie pracy, czy w trybie transportu. Na wyświetlaczu znajdujemy wszystkie istotne informacje dotyczące stanu ładowarki i aktualnych funkcji, których używamy. Oraz dodatkowo w środkowej części znajduje się możliwość wyboru dodatkowych informacji. Aktualnie jest to przepływ oleju hydraulicznego i przełącznikiem, który znajduje się po prawej stronie ładowarki z tyłu, tak zwany przycisk serwisowy, możemy wybierać, jakie funkcje chcemy podglądać. Na wyświetlaczu mamy informacje o napięciu akumulatora, o aktualnym zużyciu paliwa w litrach na godzinę, o aktualnym obciążeniu procentowym silnika oraz aktualny wydatek hydrauliki w litrach na minutę.